Teatr jest. Nie poszło. No jest, jesteśmy, teatr. Dobry wieczór, jest Maciek, dobrze, jesteśmy, dobry wieczór Państwu. Z jakimś opóźnieniem. Z opóźnieniem to, wiesz co, to przychodzi na przykład a może listonosz. Nie spoileruj, ściągnij okulary. Aha. Co z opóźnieniem? Z opóźnieniem czasami człowiek ma reakcję, z opóźnieniem zapowiedź jest z programu i przywitanie w programie. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór Państwu. Z opóźnieniem. To jest jakiś dramat, program edukacyjno-satyryczny Teatru Układ Formalny. Bardziej program. Nie edukacyjno-satyryczny. Fakty są takie. Meldujemy się w centrum na Przedmieściu, meldujemy się chwilę po 19:00 w poniedziałek 29 marca. Dzień Metalowca. Ten ważniejszy dzień. Ten ważniejszy dzień. Gratulujemy i życzymy wszystkiego dobrego wszystkim metalowcom i ludziom pracy. A że, takim metalowcom, co żeby, pracują w metalu. Żeby im złóż nie zabrakło. Tak, myślałem, żeby, że im poszło, pokroju, nie, żeby im poszło, żeby im poszło w glany. Albo Iron Man. Żeby nie było za dużo magnezu w okolicy. Takie żarty dzisiaj będą się sypały. Iskry będą lecieć, jak te po prostu... Dobrze, żebyśmy my nie skończyli za metalowymi kratami, za te żarty. My, czyli Adam Michał Pietrzak, wspaniały, elegancki chłopak, trochę siwiejący, srebro już tutaj pruszy jego czuprynę. Dojrzały i niedojrzały Przemysław Szczepan Saweryn Furdak. I Maciej Rabski, który z tą czupryną robi takie ciekawe rzeczy, że no, nikt że? Nie zaprzeczy, że Kłebo by się ich nie powstydził. Ach, ach, no. Sucho. Muszę przetrzeć oczy. Tak. Powiem ci, to jest heavy metal dzisiaj. To jest dzień metalowca. Heavy żart, ponieważ dzisiaj rozmawiamy o teatrze w teatrze. Tak. Pozdrawiamy Teatr Lu. Teatr Lu? Teatr Lu? Lukla. Z Norwegii, północny teatr Lukla. A żu, o, krużo. I poszło do was serduszko. Poszło do was serduszko. Od Maciusia. Tak jest, w Teatrze Lukla. Dzisiaj rozmawiamy o teatrze. W teatrze. Po co teatr? Po co w ogóle teatr? Teatrze Lukla i każdy inny teatrze, który tam może skomentować. Odpowiedzcie na pytanie proste. Do czego jest ten teatr? Po co wam teatr? Po co ten teatr? Bo my nie widzimy sensu, prawda? Uważamy, że ten lockdown jest pewnym jakby dobrym omenem, który jakby spadł na po prostu teatr w Polsce. Dzięki temu lockdownowi i poprzednim przejrzeliśmy wszyscy, my jako artyści, na oczy, że warto zrobić drugi zawód, to się warto. Opłaca. Kurierka jest spoko. W tak końcu, jest. Znaczy, mi to uświadomiło, że artysta, aktor to nie zawód, to bycie darmozjadem. W końcu, pasożytem, że tak powiem, wykorzystam rower z komunii. Ja się posłuchałem tacy, tato mój zawsze mówił, że trzeba iść w komputery. Mamy komputery, mamy kamery. Nie no chłopaki, ale teatr jest super. Co jest super w teatrze? No super, idziesz do teatru, siadasz sobie, ładnie się ubierasz, oglądasz. I musisz zapłacić za bilet. Musisz zapłacić za bilet. No musisz zapłacić za wdychasz bilet. Wdychasz ten kurz z tych... Musisz się ładnie ale ubrać. Ale przeżywasz katarzis, to no cię właśnie, uwrażliwia. A kiedy ostatni raz przeżyłeś katarzis? No właśnie. Co to jest w ogóle, co to jest w ogóle jest katarzis? No i dlaczego takie... uważasz, że to jest dobra rzecz? No bo to tak oczyszcza. No kto tak powiedział, że to oczyszcza? A może to komuś lekarz. Podnosi... Prysznic też oczyszcza. A może nie pomyślałeś o tym, że na przykład szybciej wziąć dieta Dąbrowskiej też oczyszcza i jest na samych warzywach, wiesz? No to, no to lepiej dietę i prysznic, tak? Pójść tak. Do teatru. I jeść surowe warzywa? Tak, tak, lepiej jeść surowe warzywa, wychodzi to przynajmniej na zdrowie. Powiedz mi, czy idąc do teatru dostaniesz jakby dawkę potężną witaminy B, C, D, no, ale jak z marchewki? W teatrze ci może ktoś tam coś uruchamia. Tak. I uwrażliwia mnie to. To jakoś przenikają do mnie te wszystkie problemy. No. Tak? Tak. To odpowiedz mi na taki problem, gdzie jest lotnisko w Himalajach. Na szczycie. Jak aktor? No, bywa. Traktor. Aktor, traktor. Słuchajcie, w naszym programie, jak już nasi widzowie super się przyzwyczaili, robimy coś takiego. A wy, chłopaki, kiedy byliście ostatnio w teatrze, że tak krytykujecie ten teatr? Ostatnio w teatrze byłem ponad rok temu i dobrze się z tym czuję, Adam, w końcu. portfel pełny?
Nie, ale co to ma do rzeczy w ogóle? No. No, no bo, nikt mnie nie obraża, nie wciągam tego kurzu. No dobra, no słuchajcie. Nie siedzę w ciemności dobra, obok, dobra, wiesz, macie rację, obcych ludzi. Macie rację. Nikt mi nie mówi, jak mam żyć, tak, co mam myśleć. Będą mnie moralizować. Biegają tam na golasa na tych scenach. Nie, nie daj Boże. Nie daj Boże. Może nie zawsze jest wybitnie. Ale? Ale trzeba próbować różnych dań. Tak? W sensie nawet różnych tych złych. Dań sztuki. Jezu, to chodźmy, nawet tych, po których masz kepsa, straczkę. A nie będziemy chodzić po prostu po teatrach. No jakby... Właśnie. Spróbujmy kepsa. Kepsa przynajmniej przeżywasz. Dwa tak. razy. Raz jak go jesz, a drugi raz jak nad się ranem. Jak się dzielisz z kolegą. Jejku, grubo. Słuchajcie, a teraz elementy edukacyjne. Słuchajcie, wszystkiego bym się spodziewał, ale porównanie teatru do kebaba... To no. konsumpcja? Na różne oblicza. No. Dobrze, przejdźmy do rzeczy merytorycznych. O czym będziemy dzisiaj rozmawiać? Taki motyw teatru w teatrze, który się dzieje w dramatach. Bo o czym sobie gadamy? My wyciągamy na stół jakieś fajne dramaty, które być może czytaliście lepiej albo... Lepiej się je czyta niż ogląda w teatrze. Zdecydowanie. Bo mamy lockdown, mamy sporo czasu, nie ma co chodzić sobie do kina. I je konsumujemy tutaj. Można sobie skonsumować dobry dramacik. Dzisiaj bierzemy na warsztacik... Dramacik. Tak, dramacik. Dwa. Pierwszy jest o... dwa dramaciki. Pierwszy jest o wyzwoleniu chamstwa. W wolnym tłumaczeniu na język angielski. Hamlet. Że ham? Że ham? Że let. Że... Pozwól, wyzwól. Wyzwól. Wiesz, to powiem ci, Przemku, że Barańczak ma godnego następcę. Hamlet, Williama Szekspira, no. Dramat nad dramatami. Wow, wow, no, wow. To jest Mercedes to be or wśród, not to be. Wśród dramatów, panowie. Tak, i tam jest taki motyw teatru w teatrze, ale kto nie wiedział, kto nie oglądał, to teraz ma moment, żeby posłuchać, bo otwieramy nasz stały cykl programu. Czy wiesz, że? Nie, streszczenie w minutę. Tak. O Jezu, dobra. Czyli czarna pigułka. Dobra, to pomóżcie mi panowie. Tak. To może czekaj, przeczytaj to z czarnej pigułki. Tak, czarnej... to jest... Czekaj, masz czarna pigułeczka. Taki mały feedback dla licealistów. Macie teraz minutę, około minuty i możecie sobie wysłuchać Adama i potem się nie musicie przygotowywać do matury, będziecie wiedzieć wszystko na temat Hamleta, przynajmniej jego fabuły i o co tam chodziło. To czekaj, zanim zaczniemy, włączę pochłaniać żenady. Nie gwarantuję wam, że będzie 100% na maturze, ale jakieś procenty będą. Czas, start. Czas, start. No słuchajcie, główny problem dramatu, tak? Tak. Jest tak. taki, że jest Hamlet, który jest młodym, dorastającym chłopcem tak, i tak. ginie mu tata. Tak. Jakby w trochę w nieokreślonych okolicznościach, jego ojciec był królem, a jego mama była królową, tak? No jak pewnie jesteśmy w stanie wydedukować. No i niestety ginie ten ojciec, a następcą tronu zostaje jakby brat jego taty, czyli stryj, który szybko zawiązuje relację damsko-męską z jego mamą. Tak. Co w tamtych czasach było uważane jako kazirodczy związek, mimo tego, że tak naprawdę nie było bezpośredniej konotacji krwi, tak? Więc jest to dość spora kontrowersja, ale przechodzi to, tak? Przechodzi to przechodzi. Na tym tronie. No i Hamlet nie może się pogodzić ze śmiercią taty i nawiedzają go różne mary. Między innymi nawiedza go duch króla, czyli Boże, jego ojca. Mary z Polski. Miło było pana poznać. Szybko, bo leci minuta. No, Przemku, przerwałem. Dobrze, nawiedza go tato. I mówi mu, o hola hola, ktoś mnie tutaj nie... Znaczy nie kipnąłem śmiercią naturalną, tylko ktoś mnie kipnął, tak? No i między innymi zdradza mu, że został otruty, tak, ten duch. No i Hamlet, o Jezu, wpada w taki szał i jakby troszkę chorobę psychiczną, tak diagnozują go wszyscy jego znajomi z dworu. I mówią, że o Hamlecie coś się z tobą dzieje, nie ten nie teges. Jakby Hamlet mieszkał w Krakowie, to by byli znajomi z pola. Minuta leci. Leci. Dobrze. No i wybiłeś mnie. No i co? No i słuchajcie, Hamlet też ma swoją dziewczynę, nazywa się Ofelia. No ale poprzez ten cały szał, którym jest po prostu przepełniony, jakby rozstaje się z tą Ofelią. Ale dramat. Ale Ofelia go tak strasznie kocha, że niestety z tej tęsknoty, z tego żalu popełnia odrzucenia. Samobójstwa. Popełnia samobójstwo, tak, odrzucenia. Tak. Popełnia samobójstwo. Tak. A jeszcze niestety wcześniej Hamlet przez przypadek w momencie rozmowy z matką zabija
Przez tak? przypadek, tak? No przez tak, przypadek, no, no tak. Bo przez przypadek, totalnie. Bo spodziewał się kogoś innego, tak? Wyczuł szpiega nosem w pomieszczeniu tajnej rozmowy z mamą, gdzie myślał, że ją po prostu przyciśnie i ona przyzna się do tego, że został zawiązany spisek na jego tatę. Zabija jakby osobę, która ich podsłuchiwała i to jest ojciec Ofelii, tak który jest. Niestety ginie. No i Ofelia miała też brata, który wypowiada pojedynek Hamletowi. No i niestety tragicznie giną wszyscy. Wszyscy. A, jeszcze. No nie wszyscy. Ale słuchajcie. No, już 2.30 leci. 2.30, kurczę. No, jestem... No dawaj, walę. To bolt, najgrubszą no. rzecz, walę. Najważniejszą rzecz. Najważniejszą bo rzecz. Możemy sobie gadać. Tak. Wszyscy giną. Ale do czego posłużył się Hamlet, żeby jakby zwrócić uwagę na śmierć ojca, że nie jest prawdą, że został on, że zginął on śmiercią naturalną, tylko że został zawiązany spisek i otruty. Wynajmuje grupę aktorów, która ma odegrać przed królem i przed królową sztukę, performance, tak? Jobbik. Jobbing, hałturę, no krótkiego joba, tak? I sztuka nawiązuje jakby do sytuacji, która się wydarzyła, tak? Tak. Którą jakby Hamlet... Tak. Hamlet zwęszył nosem, to tak? Dziękujemy ci za te streszczenie w minutę. Woli wyjaśnienia. Ta rzecz jest najważniejsza dla nas na potrzeby tego odcinka. Nie jest to najważniejsza rzecz w tym całym dramacie. Po co nam teatr? No już Szekspir właśnie, do tego, pisał. Żeby co? Demaskować zbrodnie. Niecnych stryjków. Tak. Do tego może rzeczywiście się przydać teatr. Przydawał. Bo teraz... Przydawał. Jakbyś teraz miał już... Przemku wujka, który... Stryja. No. Nawet stryjaszka. Który, że tak powiem... Zrobiłby coś mi przykrego. Coś to wiesz, przykrego. Co bym zrobił, żeby to udowodnić? Wynająłbym aktorów. I wyreżyserowałbym sztukę, która Stryjek obraża która by mnie zdemaskowała. Na przykład nie dał ci roweru na komunie. Tak jest. Adaś, ile miałeś na setkę? Pytanie od Grześka Stadnika. Ja myślę, że dwa kieliszki rozłożone miał. Na setkę. A on to bierze na raz. Słuchajcie, i dzisiaj jakby dostaliśmy nagranie właśnie z próby, bo mamy lockdown, teatry już nie mogą się prezentować, ale mogą dalej pracować. No właśnie, niestety mogą jeszcze próbować. Mogą. No i niestety, zobaczmy, jak to wygląda. Jak to wygląda próbach. Na Hamlecie. Ale no czekajcie, bo musimy zdradzić jakby więcej trochę. Więcej. Że to jakby pierwszy taki przypadek, kiedy nagrał nam się reżyser. Dokładnie. Znaczy nie, mi się wydaje, że to chyba jest jakieś nagranie archiwalne z drugiego lockdownu. O, z dalekiego lockdownu. Możliwe. To jest czwartej fali chyba. Sprawdźmy to, jak to wyglądało na tej czwartej fali. Praca w dobrym prowincjonalnym teatrze. Tak. Tak. Zanurzmy się. Proszę. Grzegorz, pozdrawiam. Wyłączę pochłanie trzynaty. Proszę. Proszę. Proszę cię. Wyrecytuj mi ten kawałek tak, jak ja ci go przepowiedziałem. Gładko. Bez wysilenia. Ale jeżeli masz wrzeszczeć, tak jak to czynią niektórzy nasi aktorowie, to niech moje lepiej wiersze deklamuje miejski pachołek. I nie siecz też za bardzo ręką powietrza. W ten sposób. Ty bądź raczej ruchów swoich panem. Największego bowiem potoku, że tak powiem, wiru namiętności, trzeba ci zachować umiarkowanie zdolne nadać wewnętrznej twojej burzy pozór spokoju. Ja nie posiadam się z oburzenia, słysząc jak taki siaki czy owaki gbur w peruce w gałgany obraca uczucie. Prawdziwy z niego łak robi, by zadowolić uszy narodku, który po najczęściej, największej części kocha się tylko w niezrozumiałych gestach i wrzawie. Ja oćwiczyć bym radka co takiego chama, co by się bardziej
ham, ował, gdy gra Heroda albo Termaganta, to proszę cię, chroń się od tego. Ale nie bądź też z drugiej strony za miękki, niech własna twoja rozwaga przewodnikiem ci będzie. Zastosuj akcję do słów, a słowa do akcji. Mając przede wszystkim to na względzie, abyś nie przekroczył granic natury, wszystko bowiem, co przesadzone, przeciwne jest intencjom teatru, którego przeznaczeniem dawniej, tak jak i teraz, było i jest służyć niejako za zwierciadło, naturze, pokazywać cnocie własne jej rysy, złości żywy jej obraz, a światu i duchowi wieku. A postać jej piękna. Najlepsze banany? Chiquita. O. A. Proszę. O, no grubo powiem. Dobrze, że to już było. Że już nie ma. No, że to by chyba było nagranie archiwalne, mam takie wrażenie. Tak, to było archiwalne. To ja uważam, że w jakiś sposób było tam poszukiwanie... Neurotyczności. Było. Słuchaj, jakby efekt jest, sprzedają się, sprzedają. Dobrze to zagrał? Dobrze to zagrał. A na końcu ale... i tak ten reżyser był zadowolony chyba. Był. 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 Był banan na twarzy. Był banan na twarzy. Słuchaj, i kolejny powód. Dobrze, że teatry są zamknięte. Nie ma przynajmniej jakby takich ekscesów. Nie ma o czym gadać. O sztuce. Ale... Można się skupić na chlebie. Wodzie. Można się skupić na wodzie. Ale no, słuchajcie, ale też pięknym tekstem ten reżyser przemawiał. No jednak Szekspir, Hamlet, no przecież to jest piękna literatura. Tak byśmy sobie życzyli, żeby ci reżyserzy tak do nas mówili, taką polszczyzną ładną. Tak wiersze masz, wiesz. No na przykład. No na przykład. Ale ładne to było. Bardzo ładne. Jeszcze jakby czyli... mówili do nas w przekładzie Barańczaka, to już tak jest. Byłoby cudownie. Polecamy serdecznie, żeby w taki sposób jakby się komunikować z innymi twórcami. A my na przykład tak. Chcemy się dzisiaj zakomunikować. Tak. Się komunikować. Znaczy wam zakomunikować, że będziemy się komunikować z człowiekiem, kobietą teatru. Z teatrem. Znaczy, że mamy gościa. No. Mamy gościa, który jest po prostu... Niezwykły. Grzesiek po prostu zwęszył tą setkę. Tak. Zwęszył. O. Mamy, jak sobie pomyśleliśmy, jak przygotowywaliśmy ten program o kimś, kto byłby jakby kwintesencją po prostu teatru i wie o teatrze wszystko, no to no ewidentnie i jakby... ma tego teatru pewnie dość. Jest tak przesiąknięty teatrem. Jest przesiąknięty teatrem. Jest stworzony z teatru. Jest wyrzeźbiony. Przesiąknięty nienawiścią do teatru. Być może? Zapytamy Być może go? Zapytamy go o to. Łączymy się, proszę Państwa. Z gościem specjalnym. Specjalnym. Z Kaziem Spongem oraz jego mamą. Anną Makowską-Kowalczyk. Technologia. Technologia. Nie ufam jej. No i co? Już czas. Halo. Słychać mnie? Tak. Witaj, Kazio. Jestem już na live'ie? Jesteś na live. Jest na live'ie. Tak jest. Cześć. Dobry wieczór, Kaziu. Dobry wieczór. Jak tam ci się żyje? Miękko, jak gubienko na miękko. Nie. Nie wolno takich słów używać. Kaziu, ty się nie ograniczaj. Tobie wolno. No wiecie, pandemia, wieście, jest czas, żeby ogarnąć kuwetę i te śpiewy. Nie na rzeka. Słuchaj, Kaziu, mam do ciebie takie pytanie odnośnie teatru. Mamy kilka pytań. Mamy kilka do ciebie. Czy lubisz płacić za bilet, jak chodzisz do teatru? Nigdy nie płacę. Ani za bilety lotnicze, nie płacę za bilety PKP, nie płacę biletu wstępu, nie płacę jak wchodzę do teatru, bo wchodzę w to jebce. O. Czy nazywa... Wiecie, no to się nazywa klasa ekonomiczna, to się nazywa pomysł ekonomiczny.
No to, to cwany jesteś jakby. Następnym razem, Przemek, zabierasz mnie tak do teatru. Nie, ja wam powiem jedno, aktorowie biedni. Trzeba się w życiu ustawić. To ważne. Tak, to nas widać. Kazio, słuchaj. Powiedz nam, dlaczego kino jest lepsze od teatru? O Boże, bo nie trzeba tam nic ośkminiać i jak ci się nie podoba, dasz pauzie, wyłączysz i przewijasz na coś innego. A idziesz do teatru, płacisz bilet, siadasz, często w teatrach są najniewygodniejsze, to są siedzenia. I musisz wysiedzieć, na przykład takiego lupę. Staj! No, 8 godzin, niewygodne siedzenie, nie ma bufetu, nie ma jedzonka, do kina mogę wziąć popcorn, kolkę, znaczy ja nie, bo ja mi się gęba nie otwiera, więc mi to jest, wiecie, ja to mam w poważaniu. Ale tak, w kinu mogę przystopować, a dobra, nie męczę tego dalej, a w teatrze siedzę, no i nie wypada wyjść. Bo przyuga widowni, pan się nie usia, bo pan z dziadkiem zasłania innym i tak dalej, to same problemy. No właśnie, jeden z drugim tak potrafić nawet drogę zagrodzić i powiedzieć, że trochę szacunku. Siadaj. I prosto, tak, siadaj. 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 No a też bez torebki nie wyjdziesz, więc... No, wnieść też nic nie wniesiesz przecież do teatru, tam nawet nie można pochrupać i poszeleścić. No nie wiem. Wiecie, co ja przemyciałem, nie tylko w to jebcie? No to powiedz jedną rzecz. No jak to, no każdy wie, co się przemycia w to jebcie. A właśnie, bo to jest jeszcze pytanie od wujka Zbyszka Koźmińskiego. Gdzie on jest? Gdzie? On tutaj napisał do nas, pyta Kasiu, czy pamiętasz, że dostałeś od niego prezent? Jeszcze tak. W szkole teatralnej. Pamiętasz, co to za prezent? Zbyszek prosił, żebyś powiedział na antenie, co to za prezent. Kurde, się nie przygotowałem, bo bym przyniósł, ale ten prezent siedzi i... Poczekaj. Tak, słuchajcie, to jest najlepszy prezent, jaki mogłem dostać w moim własnym życiu. Wujek Zbyszek Koźmiński, jak był na pierwszym roku lalek, wyrzeźbił mi penisa. No i ma nie dwa jądra i piącie. Takiego grupowego. Wijam z nim, jeżdżę z nim po Polsce, pokazuję światu. Nie mam kompleksu. Zdecydowanie, wujek o to zadbał. Tak, i to jest penis. I on był przewiązany czerwoną kokajtką. Tą kokajtkę sobie już podajowałem, ale prezent mam. A to nie jest ta, którą masz pod szyją? Nie, to nie. Nie, bo ta jest luziowa. Nie, ta jest na szpilkę. Wiesz, a tamta była... Te, jajka były przewiązane kokajtką. Okay. Święta coraz bliżej, więc... Dobrze takie rzeczy sobie przypomnieć. Kaziu, jeszcze takie pytanie a propos właśnie, bo teraz jest lockdown, nie ma teatru, cieszymy się bardzo. Jakie ty rozwijasz pasję, skoro nie masz, masz wiele czasu, bo nie musisz chodzić do teatru? Jak wykorzystujesz ten czas? Czego się nowego uczysz? Jezu, słuchajcie, piowadzie fajne. Hium, hium, to jest świnka. O, piowadzie fajne. O. Ona pozdrawia. No co, wydrukowałem sobie, słuchajcie, żetoniki do wózków sklepowych, widać, z logiem, bo pomyślałem, że wszystko w tym kraju na lockdownie, ale kupować trzeba. I sklepów nigdy nie zamkną. Więc, ale jeszcze nie uruchomiłem sklepu, żeby to sprzedawać. No mam też, dorobiłem się kieliszków z logiem. Generalnie inwestuję w siebie. No, to jest, czyli samorozwój. Bo ja jeszcze... Jakby... Ma rządzi. No, żeby ci te zwierzęta nie uciekły, nie? Ale, Kazio... Mam kosik. Łapię je do kosika. A też z logiem? No patrz, tyle logówek mam. Wow. Chcecie? Tak, mam tutaj. Wyślij kurierem, tam koledzy aktorzy pracują, więc przyniosą wiedzą. Tak, szybko, wiesz... Po taniości nam to przyślą. Kaziu, powiedz nam szczerze, dlaczego nienawidzisz teatru? O Boże, zawsze jak gram showy, to o tym mówię, nie cierpię teatru, nie cierpię tej całej ściemy, tej metafoi. A najbardziej nie lubię, najbardziej nie lubię teatru, bo mam kompleks lalkazia. No tak, bo jestem lalką. No to skąd to kompleksy jakby? Przecież to... Bo może mała lalka. No ale nie, wujek, to jest... żeby nie było. Okay.
Nie, poczekaj, bo to jest taki pajadok, gdzie kompleks Lal Kazia. To jest kompleks Kazia. No, to jest Giaszów, Anagiam, Anafoja, coś tam takiego. Nie no, nie lubię teatru, bo w teatrze się ściemnia. Ja lubię rzeczywistość. A poza tym, wiecie ile ja w życiu słyszałem, że lalka nie dźwiga tekstu? No, no słuchaj, jakby no. Z takim obciążeniem to nie ma się co dziwić, że nie dźwiga. Jakby mi też ciężko się poznać na przykład taką encyklopedię. Tak jest, no. Jakby no z takim szlachetnym. A wiesz, teatrze się ściemnia, bo... No bo światła gasną, to się ściemnia. Oszczędza się prąd. Zbychu ci macha, Kaziu. Kaziu. Dobry wieczór, Zbyszku. Kaziu, jeszcze takie szybkie pytanie, ale tak szczerze. Szczerze. Ale tak szczerze, mama nie słucha. Czy często cię mama zmusza do chodzenia do teatru? Znaczy, ja lubię chodzić do teatru wtedy, kiedy idę na siebie. To się nazywa megalomania. To jest konkret. Jakby znam też takiego aktora, nazywa się, powiem tylko pierwsze imię. Adam Michał Pieczak. O, przepraszam. Oj, to też lubił chodzić do ciebie. Dobra, no. Dobrze, to ostatnie pytanie do mamy. Aniu. Już obiecujemy, że ostatnie. Jak myślisz, kiedy my wrócimy do tego teatru? Jezu. Takie pytanie. Nie, no słuchaj, jeżeli nie wiem, czy to jest pytanie na poważnie, czy nie na poważnie. Ja też nie wiem, bo już nie wiem, jak mam traktować. Bo na poważnie to nie mam pojęcia, bo wiesz, tu się pojawia jakby pytanie o to, czym jest teatr, gdzie są jego granice, gdzie się kończy, bo ja mam wrażenie, że cały czas jesteśmy w teatrze. Ale tak? Nie, no czekajcie, przysiała filozofią, no. Ojeja. Nie, liczę na to, że jak najszybciej, aczkolwiek no nie, trochę nie od nas to zależy, ale teatr zawsze możemy robić. No, pytałem, robić na własną rękę, a nie, że tam... Tak, odkąd wybuchła pandemia, nie zrobiłem nic. A dobra, to... Tak jak to nie, masz farmę całą. Poczekaj, ostatnie pytanie. Tatiania. Kaziu, jak wybuchła pandemia? To jest spisek, no, czy nie? No, na początku było słowo i to słowo wysztajtowało wszystko. Koronawirus i nagle jebut, jak poleciało, to tak się ciągnie do teatru i wybucha. No wybuchło jak, nie wiem, jak masz, nie wiem, dynamit, każdy w domu ma dynamit. Podpalasz i leci. No, no tak było. Wiele osób się zastanawiało, Kaziu, jakby oświeciłeś, rozwiązałeś trochę problemów. Czyli tak naprawdę trzeba, nie wiem, teraz znaleźć jeszcze większy dynamik i zagasić albo wciągnąć to. Którymś ze stron. Dobrze, dziękujemy ci, Kaziu. Czy jakieś pytania od naszych widzów? Czy nie ma? Nie ma. Kaziu, nie ma. Jak są, to przekażemy je. Przekażemy. Tak. Kaziu, ostatnie słowo przekaż. Chciałbyś coś jeszcze powiedzieć do naszych tutaj widzów? Tak. Programu. To jest jakiś dramat. Prosto z bananowego studia. Przypominam, że to jest program edukacyjno-satyryczny. Aha. Ojej, naprawdę? Nie. Tak, chciałem powiedzieć, to jest żenujące, że nikt nie ma pytań. Się do poziomu prowadzący. Żenujący, bardzo prowadzący. Więc jesteśmy. Kaziu. Pozdrawiamy cię gorąco. Strasznie nam było miło. Chcielibyśmy cię. Mam nadzieję, że do szybkiego zobaczenia. Mogę przyjść. To po prostu. Źlogiem. Na zdrowie. Jesteśmy dobrze na setkę, więc... Więc a dopadniemy. Mam się wyłączyć? My cię wyłączymy. Wyłączymy. Na spokojnie. No to trzymaj się. Jest pytanie. Dobra, szybko pytanie. Mamy. Jak żyć? Nie mogę przeklinać. Na pi. Na pipi. Na pipi. Mamy. Kazio. Pa, Kaziu. Pa. Pipi. Dobra, to już udało się. Wracamy tu, jesteśmy tu, a już tu. Jesteśmy, tak, jesteśmy. Tam jest. Jak żyć? Na klakson. Tak jest, na w drodze trzeba żyć. Trzeba żyć w drodze, łapać chwilę na pełnym gazie i pić dużo wody. Polecamy serdecznie. Kazia i jego mamę możecie spotkać w okolicach Placu Teatralnego we Wrocławiu.
budynek Wrocławskiego Teatru Lalek. Obok pozdrawiamy. Budynku, bo budynek jest zamknięty. Bo okaże tam nie wpuszczają zazwyczaj. Pozdrawiamy serdecznie. Chyba, że w torebce. Tę piękną instytucję. No i tak, dowiedzieliśmy się po prostu, że teatr jest, no po co ten nam teatr, skoro można jakby sobie robić farmę, mieć i szkło i naklejać tam naklejki. To jest ważne w życiu. To jest jakiś pomysł. To jest jakiś pomysł. Można mieć farmę, można tańczyć, można się cieszyć. I na przykład tańczyć taki taniec bardzo teatralny. Jakim jest? Zumba. Antrakt. A nie, to nie taniec, przepraszam. To jest ulubiona część moja w teatrze. Tak. Lubię oglądać. No dobra, spróbuję jeszcze raz. Taki taniec na przykład teatralny argentyński. We dwoje, tak? We dwoje. Czy więcej? Tak. Do tego trzeba dwojga. To jest taki rebus. Do tego czekaj. Ćwiczenia na WF-ie. To całą klasę możesz. To... Tango? Tango. Tango! Tango. Ale byśmy potańczyli, nie, panowie? Tak, dokładnie. Potańczylibyśmy tango. A wiecie, jakie jeszcze jest tango? Bo jest argentyńskie i? Brazylijskie? Hiszpańskie? Narodowe. Fińskie. Fińskie tango? Fińskie tango. Mam przynajmniej, że narodowe. Wszystko teraz jest narodowe. A, dobra. Znowu to. Teatr. Dobrze, Ol, patrz. Pozdrawiamy naszych 28 Bryk, widzów na żywo. Pozdrawiamy ogląda was. Bardzo dużo. Tango, Sławomira Mrożka. To jest drugi dramat, który wam wyciągamy dzisiaj z szafy i opowiemy chwilkę o nim. Ze względu na motyw teatru w teatrze, który pojawia się w tymże dramacie, w tymże tekście. Czyli mamy polskiego dramaturga. Tak, Sławomira Mrożka. Który ma na imię tak samo jak tato Maćka. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Serdecznie naszego jednego pozdrawiam z dwóch widzów. Pozdrawiam mamę i tatę. To jest lider wśród fanów, tak samo jak mama. Pozdrawiamy wszystkich naszych liderów wszystkie wśród fanów. Wszystkie nasze mamy układowe i tatów. Taty i mamy. I jako, że to jest imiennik twojego rodzica, tak. Maćku, to może parę ciekawostek. No to masz, czytaj z tej... Sławku. Mrożku. No to mamy ciekawostki takie. To jest bardzo ciekawa postać, niekontrowersyjna. Tak? I pierwsza ciekawostka to, że w 1962 roku Sławomir Mrożek otrzymał niezwykle prestiżową literacką nagrodę Fundacji imienia Kościelskich, zwaną Polskim Noblem. Gratulujemy. Gratulujemy. Należał do czterech pierwszych laureatów tej zaszczytnej nagrody. Kolejna ciekawostka, niezwykle ciekawa. Sławomir Mrożek napisał scenariusze do trzech filmów. Wyspa Róż. Wyspa Róż. Amor i Powrót. Widziałeś? Chyba nie. Amor i Powrót. Widziałeś? Amora, widziałeś? Amora? Amor chyba widziałem. Ja miałem kiedyś Powrót Amora, ale to już prywatna sprawa. Sławomir Mrożek. Tak. Zmarł we Francji, w Nicei, przepraszam, a pochowany został w Krakowie, tak, w podziemiach kościoła świętych Piotra i Pawła. Tak. W 2000 roku Sławomir Mrożek otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Może. W 2006 roku przyznano Mrożkowi literacką nagrodę imienia Samuela Bogumiła Lindego. No to dużo tych ciekawostek. Dużo, on strasznie dużo nagród dostawał i zasłużenie pewnie. Bo... Zasłużenie. Jak Lewandowski. Tak, a jest jeszcze ciekawa anegdota, czyli wiele jest anegdot o Sławomirze Mrożku, ale z takich ciekawszych, która opowiada o tym, jakie miał ogromne poczucie humoru i dystans do siebie. O. Otóż w tej anegdocie jest zawarta historia o już takim starszym Mrożku, który siedzi sobie na ławce w parku. I nagle widzi młodzieńca, to był majowy taki poranek, i widzi młodzieńca w garniturze, więc wydedukował, że to musi być kto? Weselnik. Maj? Maj? Maturzysta. Dobrze. I taki strapiony Sławomir Mrożek pyta, tango było? Student, no uczeń. Arturent odpowiada? Tak, odpowiada, było. Było. I co na to Sławomir Mrożek? Przepraszam. No, trzeba mieć zapraszamy na tango. A to szybko, fragment tango. Szybki, wiecie, jak się nazywa stary Mrożek? Jak? Mróz. Zobaczmy fragment. Z tanga z Sławomira Mrożka, który został przygotowany. Źródło nieznane. Zaraz o tym porozmawiamy. A co to będzie? Eksperyment teatralny? O, eksperyment. Proszę państwa, proszę się skupić. Oto bohaterowie naszego dramatu. Adam i Ewa. O,
Adam i Ewa. Adam i Ewa w raju. Proszę. Adam i Ewa w raju. To już było! Kiedy? Na początku świata. Nic nie szkodzi, Eugeniuszu, to było w starej wersji. Ja opracowałem nową. A wąż... Cicho, cicho! Węża mamy w domyśle. Wszyscy znamy tę historię. Uwaga, zaczynamy. Więc jestem w raju i jestem Adamem. Ten status otwiera wszelkie możliwości, lecz już się zaczęło. Oto z mojej kości powstała Ewa. Ewa, co z niej powstanie? O losie! O losie, tyś odpowiedzią na moje pytanie. Teraz ona. Adam był pierwszy, lecz nie był nim wcale, póki mnie nie było. Teraz chodzi dumny. Czy nie rozumie, choć taki rozumny, że tylko nie być można doskonale, gdy świeci słońce, gdzie idą ciemności. O losie! Stomilu, co się stało? Czy ty żyjesz? Stomilu! Strasz! Ha! Co, udało się? Stomilu, tak nas przestraszyłeś. Eksperyment teatralny powinien wstrząsnąć. To moja pierwsza zasada. Jeżeli tylko o to ci chodziło, to rzeczywiście udało ci się. Serce mi bije. Jak to zrobiłeś, Stomilu? Spaliłem stopkę i strzeliłem z rewolweru. Nadzwyczajnie! Co w tym nadzwyczajnego? Nie rozumiesz? Ani trochę. O, nie zwracaj na niego uwagi, Stomilu. Eugeniusz zawsze był tępy. Wytłumaczę mu to, poczekaj. Poprzez działanie bezpośrednie wytwarzamy jedność momentu, akcji i percepcji. Jasne? No i co? Jak to co? Co w tym nadzwyczajnego? Co to ma wspólnego z Adamem i Ewą? Eugeniuszu, skup się! Chodzi o fenomen teatralny, dynamika faktu sensualnego. To na ciebie nie działa, Eugeniuszu? Prawdę mówiąc... Nie bardzo. Nie, no ja już nie mam siły. O, nie zniechęcaj się, Stomilu. Jeżeli ty nie będziesz eksperymentować, to kto będzie? Plajta, panowie. Ja... Wolę kino. Kino. Działanie bezpośrednie, jedność momentu, czasu i percepcji. No takie działania w teatrze są możliwe, ale na szczęście Nie ma ich, bo jest lockdown. Wiecie, czego nie lubię bardziej od teatru? Czego? Eksperymentów teatralnych. No. Już szybko tłumaczę. Po to jest chemia, fizyka. Żeby tam eksperymentować, a nie w teatrze. Jakieś tam w teatrze. Dziwadła, eksperymenty, teatry. Wiecie, jak różne. Jest po czesku teatr? Dziwadlo. No właśnie. Tak no jest. No i oni to nazywali bardzo dobrze. No i bardzo. Oni nazywali rzeczy po imieniu. Szybkie resume tanga. To, co widzieliśmy. Tango Sławomira Mrożka. Mamy głównych bohaterów, czyli mamy Artura, mamy Stomila. Tak? Rzecz się dzieje w domu państwa Stomilów. W Stomilowym domu. W Stomilowym mieście. Stomil, jak zauważyliśmy, jest fanem teatru eksperymentalnego. Nie lubimy go za to, ponieważ nie lubimy wszystkich ludzi, którzy robią teatr. Siebie też nie lubimy przez to. Gardzę sobą, codziennie rynek patrzę tak się uderzyłem teraz.
100 mil ma żonę, razem z nią ma syna Artura. Mają również dziadków tutaj Eugenię i Eugeniusza. O co chodzi w ogóle tutaj? O co chodzi? Znajdujemy się w sytuacji, w której jesteśmy w świecie, w którym nie ma reguł. Jest absolutna wolność. Nastąpiła rewolucja, którą dokonało właśnie pokolenie Stomila i Eleonory. I ta rewolucja zwalczyła wszelkie zasady społeczne. Możesz robić wszystko. Nie masz żadnych po prostu konwenansów, nie masz żadnych takich że tutaj, nie wiem, nie możesz wyjść na ulicę nago, bo nie wypada. Nie, no tam możesz. Możesz. Nie możesz się ohajtać, nie wiem, 14 razy. Możesz, wypada. Wszystko wypada. Wszystko można. Nie ma nic, co cię ogranicza. I w ten świat wchodzi Artur, który chce się zbuntować. No bo jako młody człowiek wypada mu, żeby się buntować, ale no nie ma się przed czym buntować, no bo wszystko wolno. Więc, żeby się zbuntować... Restrykcje, tak? No nie, żeby się zbuntować przed absolutną wolnością, wraca do pewnej formy niewoli, czyli do tradycji. On ma Artur na imię. Ma, tak, na imię Artur. Do tradycji. I chce się hajtnąć. Tak sobie wymyślił, że powrotem do wolności będzie... Ślub. Antytezą wolności. Antytezą? Nie, antytezą. To źle powiedziane. No. Jeszcze użyj słowa metafora może, Przemku. Metafora. Nienawidzę teraz metafory. Nienawidzę. No i że się hajtnie z Alą, swoją kuzynką. No i generalnie rzecz się kończy tak jak u Hamleta. Dramatem. Prawie wszyscy giną. Ginie Artur, ginie Eugenia. Zwycięża Edward, którego wcześniej nie wspomniałem. Nie tak. Wystąpił też tutaj. Gierek. Komora maszyny losującej była pusta. Nastąpił uruchomienie, zwolnienie blokady. No i wypadł Gierek. Zatrzymajmy tę karuzelę żartów, bo robi mi się niedobrze. Edek to taka postać popularna w motywach mrożkowskich. Polski ham, prostak. Taki człowiek, który kieruje się w życiu siłą i prostotą, niezbyt kmini nad swoimi decyzjami. No i on zwycięża. Jakby zostaje tutaj przywódcą, zostaje przy władzy w tym teatrze, w tym świecie tanga. No i na sam koniec właśnie do tego tanga zaprasza bodajże Stomila, ale nie jestem w 100% pewny, ponieważ uciekła mi ta notatka, w której to miałem. Stąd to tytułowe tango. Dlatego nie wzorujcie się na naszych słowach, jak będziecie zdawać maturę znowu z tanga. My, jak Sławomir, może kiedyś też was przepraszamy, jeśli to tango będzie. Tak, natomiast moje pytanie, inspirowane tymże dramatem, do ciebie, Adamie. Czy gdyby... Bo on mi wygląda na takiego Artura. Tak, czy gdybyś miał opcję... Na Edka. No nie, gdybyś miał opcję zamieszkania w świecie, w którym jest absolutna wolność obyczajów. Nie ma żadnych po prostu... Ograniczeń. Żadnych ograniczeń. Nawet godzin dla seniorów? Nawet godzin dla seniorów. Jedyna rzecz, która cię ogranicza, no to krzywda innym, że tam nie możesz chodzić i zabijać. Tak, i twoja wyobraźnia. Ale wszystko inne możesz robić. Nie, no w poszedłbyś życiu. W to, czy nie? W życiu. Chcę dlaczego żyć nie? W takim kraju, w jakim żyję. Pełnym ograniczeń. Dokładnie. Nawet tych takich głupkowatych, że tak powiem. No, nie. Ty lubisz najbardziej, nie? Ja lubię. O, to miód na twoje uszy. Warunkują rytm życia. Tak. Adam, jak prawdziwy kot, Polak, lubi rutynę. Dobrze, że nie kuwetę. Rutinace, complete. Czyli jesteś kompletnym Polakiem, prawdziwym, takim fajnym. Complete, ja w ogóle no, nie wyobrażam sobie. Ja w ogóle to jest jakiś koszmar, nie powiem mieć kogo. Wolność. Tak. Taką bezwarunkową wolność. Taką absolutną, że już nie masz w ogóle czego złamać. Czyli w ogóle teatr to już cię kompletnie musi razić. Bo tam w teatr to niby... No właśnie... Taka alegoria, chłopaki. Tak. Chłopaki. Muszę się wam do czegoś przyznać. Słucham. No jakby czuję, że już jakby zbliża się koniec naszego programu, bo Przemek znowu zadaje mi pytania. Ale jakby druga rzecz jest taka, że... Wiecie co, ja chyba coś zrozumiałem. Tak? Że teatr jednak to nie jest nic dobrego. To jest jednak... Tam jest golizna, tam są przekleństwa, tam jest tam metafora, kurz i w ogóle jakieś dyrdy mały. Mhm. Zawsze można lepiej czas spędzić. Dokładnie, też. Zawsze. Tak. Na przykład budując społeczność teatru układ formalny. No, ale to jest znowu teatr, no Przemek, jakby... Dobrze, będąc formalniakiem. Dobrze, że nie formaliną, no ale... Ale formalina się przynajmniej do czegoś przydaje. Też. Jest... Cieczą.
Nasi drodzy słuchacze. Tak, oglądacze. Oglądacze. Widzowie. Ci, którzy będą nas widzieć nie na żywo, bo... Bo tak. Bo tak będzie też można. Bo ten program za chwilę się skończy i będzie wrzucony na YouTube'a. Błyskotliwie tam wydrukowaliśmy, właśnie, że ogląda nas na razie 21 osób na żywo. Słuchajcie, będziemy mieć premierę na YouTube'ie. Podrabiamy. Jeśli ktoś nie zdążył, to też będzie można to zobaczyć na YouTube'ie. Poprzednie programy to jest jakiś dramat. Przypominam, że w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o pieniążkach. Tak. Rozmawialiśmy? Rozmawialiśmy. Rok tak temu o sztuce. No, dobrze, że sobie zrobiliśmy taki mały rekonesans. Dobrze. No nie, no dobrze, dobrze. No. Kończymy dzisiaj. Do brzegu. Do brzegu. Teatr w teatrze. Był Międzynarodowy Dzień Teatru 27 w zeszłą sobotę. Teatry są zamknięte. A tydzień temu był jeszcze Międzynarodowy Dzień Lalkarza. Właśnie. Gratulujemy wszystkim. Bardzo nam przykro, że musimy nam składać te gratulacje. Wracamy po świętach. Dobrze, że są święta. Cieszcie się nimi bezpiecznie. Bez teatru. Bez teatru, bo w końcu tam można było się zarazić. Więc dobrze, że... Że go nie ma. Że go nie ma. Życzymy wam wesołych świąt. Co jeszcze możemy życzyć? Mokrego dyngusa. Mokrego dyngusa. Smacznego jajka się życzy. No właśnie tak szukam jeszcze w tym, tak, no bo już mokro, zdrowo. Mhm. No, żeby było smacznie. Dobrze, to zapraszamy na ostatni punkt naszego programu. Dokładnie. Żarty tematyczne. Dokładnie. Cały czas nie mamy tytułu. Nie mamy. Nie mamy tytułu. Prosto ze skórki. My się, tak. My się żegnamy. Hej. No dobrze, dobrze, dobrze. Bez przedłużania. Pierwszy żart, bo dzisiaj są przygotowane 3 żarty. Jak nazywa się czerwony aktor? Redaktor. Bo jest pomalowany na czerwono. Dobrze, drugi żart, który mnie też bardzo śmieszy. Jak nazywa się ulubiony aktor polskich rolników? Tom Cruise. To może ostatni, ten bardziej z prawdziwych. Jaka jest różnica między aktorem a ławką? Wiadomo, ławka potrafi utrzymać 3-osobową rodzinę. A aktor nie. Skończyłem.